Cześć, to jest Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Fortnite. Moi kochani, do gry zostały dodane nowe sejfy, które możemy otworzyć przy pomocy kluczy, które znajdujemy podczas gry. W dzisiejszym odcinku odwiedzimy sobie kilka sejfów, sprawdzimy, które jest z nich najlepszy i sprawdzimy też, czy jeżeli uderzymy chromatyczną fontanną w bramę od sejfu, czy będziemy mogli przez nią przejść. Wczoraj zapomniałem tego mitu sprawdzić, więc zrobimy to dzisiaj, a jeżeli nie oglądaliście wczorajszego filmu z pogromcu mitów, no to każdemu polecam gorąco. Teraz ogłaszam wyniki konkursu na karnety bojowe. Tutaj wam się wyświetlają szczęśliwi zwycięzcy. Gratuluję, odezwijcie się na mój e-mail gamingwithfarel@gmail.com, a ja podeślę wam kod PSC, za który sobie kupicie co tylko chcecie. Dzisiaj organizuję też konkurs na 3 razy karnet bojowy, a dokładnie kod PSC o wartości karnetu bojowego. Chcecie wziąć udział? Wpisujcie kod Farel do sklepu, w komentarzu napiszcie, biorę udział w konkursie, no i koniecznie zostawcie łapeczkę w górę. Moi drodzy widzowie, jest dzisiaj ze mną Smalczyk, siemano! Elu, elu. I dzisiaj otworzymy sobie nowe sejfy, które zostały dodane do gry, ale żeby je otworzyć, potrzebujemy zdobyć klucze. Ale też mamy po drodze jakichś oponentów, widzisz? Więc trzeba będzie ich chyba wyeliminować, bo oni chcą zwinąć nasz skarb, stary. Nie ma problemu, stary. Szybka nakopa na rywalu będzie. Okej, więc... Oj, tutaj trzeba coś wymyślić. Farel, masz pompicę? Jeden nie żyje u mnie. Masz kogoś na sobie? Tak, 25. Co to jest za pompa w ogóle? Wracaj! Mamy, moi drodzy, tutaj taki fajny sejfik, więc wbijamy do środeczka. Pokażę wam, jak to wygląda i czy coś tam widać, co można zgarnąć w środku. O, spójrzcie na to. Potrzebujesz klucza. Klucze możesz znaleźć w świecie gry. I tam są jakieś NPC i są jakieś skrzyneczki. Jest jedna epicka, na pewno. Poka mi to. Czekaj, może z Nade'a wysadzimy, co? Dawaj, stary, albo pa, bunkra wale. Pa to, pa. To jest Poka. Nowy glitch by Smalczyk. Może działa? Nie, nie działa bunkierem. Kurde. Zaraz, czekaj, a jakbym tak jakoś przerzucił ten bunkier do środka może? A spróbuj. Pa, lód się otworzył, o to chodziło mi właśnie, zoba. Widzisz? Tak, o to chodziło, na pewno, ale drzwi są zamknięte. Mordo, pa, teraz od góry rzucę i może wyleci druga część lód, uwaga. Okej, okay. I co, czekaj, jak to rozwalę, to co? Otworzyło się wszystko, pa, oszukałem system. Ty, ale jaja, faktycznie. Trzęsienie ziemi takie spowodowałeś. Ale jestem gościu szefem, dawaj teraz po klucz, bo ja chcę ten lód zabrać dla siebie. Czyli wiemy już, co tam w środku jest, tak? Widać, widać przez szybkę. Dokładnie tak. Jest coś złotego? Nie, jeszcze jedna skrzynka jest nieotwarta, epicka. Ale widzimy, co tam jest. Dawaj, stary, lecimy po kluczyk szybko. Masz czy nie masz? Nie mam Kaigena, musimy znaleźć. Tak, to świe dawaj, dawaj. W świecie gry musimy znaleźć. No to lecę szukać w świecie gry, dawaj po jakiegoś oponenta. No to let's go! I co my tutaj mamy, moi drodzy państwo? Oponentów? Szukamy, szukamy oponentów z oporem. Ale w kościół jadę. O, czekaj, co to jest? Jakiś kamień? Ryba? Co to jest? To jest właśnie ten kamień, to jest ten kamień właśnie. Tu ktoś jest przed nami, patrz w wodzie. Widzę, widzę. 27! Nice. Jaki bomba, stary. Klucz miał. Jaka bombica niedźwiedzica. Ty, rekin, rekin, dobra, rekin. Dobra, zapałem, mam klucz, siadaj. Dobra. Rekin mi prawie klucz zjadł, stary. Ale złoty, złoty rekin. Proszę, stary, kluczyk dla ciebie i otwieraj safe. Czyń swoje losy. A co, ja woźny jestem, że będę, kurczę, kluczami otwierał? Tak, gościu, otwieraj mi tu szafkę, rakcia. Użyj klucza, pyk, proszę, ładnie się przekręcił. I mamy to, jest nas lucik, kochany. No, niezbyt oddał ten lód. Wywala moją złotą pompę, którą miałem wcześniej. To też wywaliłem szarego. No i co ja mam wziąć w sumie? Nic tu nie ma, stary. A z tym chłopem pogadać idzie? Panie chłopie, bao, bao, bracie, bao. Co możesz u brata bao bao zakupić? Rifta! To dawaj, lecimy, stary. BUM! Tak, to dawałem! No, tak. Okej, okay. Tilted czy gdzie? A, dawaj tilted. Dobra, widzisz jakiegoś oponenta? Nie, jakiegoś NPC-ta widzę tylko. Mam, stary, kolejny klucz. W teorii jakiś safe jest. Gdzie jest jakiś safe? Nie widzę. A ktoś strzela do ciebie, tam strzelają, dawaj ich! A dobra, jesteś tu. No jestem za tobą, spokojnie, spokojnie. Aj, chromatyk się skończył, masz jeszcze? Ta, chodź. Dobra, dawaj go. Oni będą w szoku. Będziesz blisko. Nie ma ja ich. Już jestem. Gdzie oni są? Uciekają na środek. Dawaj, ich gonimy. Jest tu dwóch. Dawaj, jeden white. Twój ma zero, twój ma zero. Le, o, to ja zginąłem! No nie! Najgorzej! Zanim zaczniemy drugą próbę, nurtowała mnie cały czas jedna myśl. Czy można bez klucza wejść do sejfu przy pomocy fontanny chromu? Kiedy rzucimy fontannę na ścianę, wiadomo, że ściana się zmienia w chrom i możemy przez nią przenikać. Zobaczymy, czy działa tak samo w przypadku włazu do sejfu. Bum! Okej. Okay. Spójrzcie, jak pięknie nam się to zamieniło. I uwaga! Nie da się! Niestety, moi drodzy, nie da się wejść do sejfu. Hop! Kulką też nie? Też nie możemy przeniknąć przez ścianę, czyli safe jest za mocno pancerny. Ciekawy mit? Szkoda, że obalony. No to teraz chodźmy, zagrajmy kolejny meczyk i otwórzmy sobie inne safe'y.
Tam chłopy u góry jak coś. Tu są stary i uciekają nam tam. Pan Bananek stary. Widzę. Pan Bananek jest w szoku chyba. Pan Bananek leży. Żyje. Wow, pan jest agresywny. Jakiś anonimowy. Nice, super. Jest tu w boksie. Jest 60, jeden nie żyje. Drugi w krzaku. Tam jest, widzę. Leci na nas, ucieka. Dobra, gonimy go. Respi ziomka stary, on jest w szoku chyba. Co, on zwariował? Leży Son Goku. Elegancko, super, dawaj do sejfu, szybko. I dawaj stary, aktywuj swój klucz, ja mój zostawiam na potem. Dobra. Tam tararara, tam tararara, tam tararara. Nara. Nice. Leciałeś, czy nie? Tak, jestem, no lecimy. Dawaj stary, teraz do drugiego sejfu tutaj. Wjeżdżam, rozjeżdżam. Jeszcze je do końca. Mam, dawaj. Wjeżdżam, rozjeżdżam. Nice. Super. Jego kumpel teraz będzie. 32. Dawaj, lecisz. Leży. Anonimowy kolejny. Elegancko, super. Kaj, masz jednego chroma, abyś szybciej biegał. O, dziena. I dawaj do sejfu, stary, bo aż dwa klucze, to może będziemy mieli jakiś totalnie gigaopelucik. Dobra. Mam, na mnie jest, dawaj. I tu trzeba, stary, aż dwójkę kluczy. Bierz klucze i wkładaj to w ogóle, zobacz, kodo epicko wyglądają. Zarąbiste są, no. Wkładaj dwa klucze, to jest ulepszony jakiś volt, bo tu aż dwóch kluczy potrzebujesz. Tu może być gruby lud, nie? Tu może być grubo. Tu będzie przesadzone, stary, coś czuję. Dobra, aktywowane. Okej. Uwaga, widzowie, najlepszy save w tej grze. Jest otwierany właśnie. Wow! Raz, dwa! Trzy epickie skrzynie! Co jest? Ile golda? Dropy, stary, mamy wszystko. Prime shotgun wyleciał, bierzesz? Mogę wziąć. Dobra, ja nic nie potrzebuję w sumie. Ja mam wszystko, mgiełka, wszystko. Tak, wylecę się mgiełką i lecimy, stary dur. Masz mgiełkę na potem nową? Ta. Dobra, to dawaj, lecimy stąd. Ja już odpalam lotnię i lecę. Ale zarąbisty był ten save. Widzowie, polecam wam tam latać, jak macie klucze, bo to jest turbo OP miejscówka. I tu już nie jest wcale tak łatwo ogarnąć sobie klucze, jak w poprzednich sezonach, zabijając bossa. Teraz musi dopisać troszeczkę szczęście. Dobra. Sejfy są przesadzone, jeśli chodzi o loot. Przed nami się biją, dawaj. Tu patrz, skałę strzelaj, skałę leci, strzelaj. Leci. Pa, skała leci mu na głowę. Widzę. 34. Poczekaj, podjeżdżamy, tak? Nie ma maców, stary, pa. Chodź, chłop nie ma. Leży, koronę spadła mu z głowy. Jeszcze jeden. Leży, bierz koronę. Elegancko, super. Ale najsik jest. Stary, kolejne z klucze mam full kluczy. Tak? Masz kluczy. Ja ile mam? Dwa i koronę już. Pyk, edit kursik, stary, jest tu przede mną, tu na dole. Pa, a co się dzieje? O, ładnie. Naprawdę ty tańczysz? Tak, tańczę. Nie zdążyłem strzelić, bo mi walnąłeś bugi. Sorry, plan był inny. Ta, domyślam się, ale no nieważne, przeżyłem. Na szczęście. On ogarnia, schodzę do ciebie, abyś nie padł. Okej. Dostałem, schodzę. Piję kewa, wchodzę do ciebie. Tu jest, uważaj, leci na ciebie chyba. Loma. Przejechany został. Nice. Wale kewa, nie? Stary. Dobry był, nie ma co gadać. To jakiś przepocuch totalny, stary. No. Ja się usiadłem do pościa, aby go pokonać. Nawet taki potężny gracz jak Smalczy musiał się napocić. Wyobrażacie to sobie? Ale ziomki tutaj ze skałą. Pa, leci ryba! Fish stick? Pa, w boksie go mam. Plecy mi robi ktoś. Mam zero. Leży, paluch. Masz loa też, stary, dawaj do mnie. W strefie UR raczej. Dobra. Masz fight heala? Zostaliśmy team na team, stary. Z przodu. Jest przed nami. Tak. Jest. Dostał. Dawaj, elegancko. Mam go w goście. Będę leżał. Dalej, dwóch masz. Ta. Trzymam, będziesz, trzymam. Stary, jestem. Dawaj. Zarąbiście, leczę się. Dobijam ci go. A co robię? Wyrzucam chłopa. Stary, bierześ, wywalił. Dobracam! Dostaję! Dawaj! Nie trafiam! Nice! Tak łatwo poszło, stary! GG! Spoko gierka i mamy parasoleczkę, moi kochani! Powrót do lobby, uwaga, moi drodzy, w końcu zasłużona parasolka! I uwaga, chromo parasol! No! Fajna. Jest taka na styl chromowany, nie? Jest! Mi się podoba! Jeżeli się podobało, zostaw łapkę w górę, jeżeli jesteś nowy, subskrybuj kanał z dzwoneczkiem, no i koniecznie weź udział w konkursie na karnet bojowy. Na dzisiaj to było tyle, trzymajcie się, hej!